Klasyk, zazwyczaj rozumiany jako starsze dzieło, do którego z chęcią powracamy, gdyż uważany jest on za tytuł przynajmniej dobry, jak nie wybitny. Jest wiele filmów, które uważam za przegenialne klasyki, które na zawsze zapisały się w popkulturze. Często połamy też do nich nostalgią, gdyż na przykład oglądaliśmy je za dzieciaka. Z takich filmowych produkcji mogę pochwalić się, iż ostatnio obejrzałem Metropolis, czyli wiecie, ten film z 1927 roku, który to pomimo faktu, iż powstał prawie 100 lat temu, to wciąż jest bardzo aktualny i przede wszystkim niebywale dobry. Tak więc gorąco go każdemu polecam. Tak samo jestem wielkim fanem filmu 12 Gniewnych Ludzi, który uważam za jeden z lepszych filmów, jakie powstał kiedykolwiek, ale podobnie jest na przykład z kreskówkami. Tutaj też znajdziemy wiele ciekawych klasyków, jak na przykład pierwszy He-Man czy Thundercats, może nawet The Legend of Calamity Jane albo pierwsza Carmen Sandiego. Wszystkie te tytuły powstały jednak już szmat czasu temu i myśląc o nich przychodzi mi do głowy jedno pytanie. Które tytuły z obecnych czasów, za na przykład 20 czy nawet 40 lat, uważane będą przez nas starszych oraz naszych potomków za klasyki? Oczywistym jest, że nie sposób jest tego przewidzieć, w końcu nikt nie wie, co przyniesie nam przyszłość. Jednak chyba pierwszy raz podczas oglądania czegokolwiek doświadczyłem czegoś, co sprawia, że mam ogromne przeczucie, że to, co właśnie oglądam, ten film, w dalekiej przyszłości uważane będzie za pełnoprawny klasyk, a w mojej opinii jednocześnie za najwspanialszy film świąteczny wszechczasów. Tak więc zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie, mam nadzieję, że jesteście już najedzeni po Wigilii, weźcie sobie jakieś pierniczki i herbatkę i dzisiaj pogadamy sobie trochę o filmie animowanym Klaus. W swoim życiu widziałem bardzo dużo filmów świątecznych, jedne lepsze, inne gorsze, a jeszcze inne po prostu mi się przyjadły, jak na przykład emitowany co roku Kevin i niektórzy członkowie mojej rodziny, którzy uważają, że to bardzo dobry pomysł, żeby obejrzeć to po raz 100 tysięczny razy, bo to przecież taka świąteczna tradycja. Jednak jeśli mam być szczerym, to filmy świąteczne nigdy nie kojarzyły mi się z jakąś mega dobrą jakością. Większość z nich była po prostu w porządku, zrobiona często za absurdalnie małe pieniądze, ale oczywiście zawsze ktoś to obejrzy, bo to w końcu film świąteczny. I muszę powiedzieć, że chyba pierwszy raz jakiś tego typu film wywołał u mnie taki efekt wow. Jestem absolutnie zakochany w tej produkcji i dawno nie widziałem czegoś tak wspaniałego. Po prawdzie oglądałem ten film już trzeci raz i mimo, że wiedziałem, co się w nim stanie, to wciąż wywołuje on u mnie jakieś takie wrażenie trochę takiej nostalgii i zachwytu, bo ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak dobry jest to film. Będę szczery, ja zawsze na nim płaczę. I to często nawet nie na samym finale, który no tak, jest wzruszający w cholerę, ale ja zawsze wzruszałem się w momentach, gdy całe to miasto tych zbirów, w którym dzieje się akcja filmu, zmienia się za sprawą właśnie głównego bohatera. To jest taka pierdoła, ale mnie często takie rzeczy łapią za serce, kiedy właśnie wszystko się dobrze kończy. Nie bez powodu jednym z moich ulubionych filmów jest Flashdance i zawiera on jedną z moich ulubionych scen całej kinematografii wszechczasów. Jeśli nie wiecie, to ten film opowiada o dziewczynie, która pracuje jako spawaczka, lecz jednocześnie jej pasją jest taniec i dorabia sobie jako tancerka w klubie nocnym, a zarazem jej największym marzeniem jest dostanie się do szkoły baletowej. Cały film kończy się właśnie przesłuchaniem do tej szkoły, a bohaterka z sukcesem je zdaje. I jakby nie wiem, to jest niby nic takiego, coś co dla większości osób będzie bardzo fajną sceną, ale nijak wzruszającą, a ja za każdym razem na niej tak bardzo płaczę. Ze szczęścia oczywiście, że mojej ukochanej bohaterce wszystko się udało, coś cudownego. Ale może teraz o fabule Klausa samej w sobie. Jest sobie główny bohater, Jesper ma na imię. Jest on synem człowieka, który jest albo szefem, albo przynajmniej kimś wysoko postawionym w pewnej dużej firmie pocztowej. Jesper jest typowym, rozwydrzonym dzieciakiem, któremu nie chce się pracować, bo wierzy, że do końca życia ojciec będzie go utrzymywał. Jednak jego plan wkrótce runie w gruzach, bo jego ojciec chce nauczyć go trochę samodzielności i wysyła go w najdalsze zakamarki świata, gdzie tylko sięga ich firma pocztowa, do miasta zwanego Smirensburg, gdzie ma rozkręcić biznes pocztowy, a dokładniej sprawić, aby w miejscu tym wysłano 6000 listów, a ma na wykonanie tego zadania równy rok. Jeśli uda mu się to zrobić, to będzie mógł powrócić do swojego luksusowego życia, lecz jeśli zawiedzie, to zostanie wyrzucony z domu i zostawiony na pastwę losu.
Smirnsburg to niezbyt przyjazne miejsce, o czym dowiaduje się nasz bohater już pierwszego dnia przyjazdu. Okazuje się, że mieszkają w nim dwa zwaśnione rody, które od naprawdę wielu pokoleń, sięgając aż czasów prehistorii, żyją w wiecznym konflikcie. I tak z natury i zasady członkowie jednego rodu nienawidzą drugich. Jednak czy aby na pewno tak musi być? Bo pewien zwrot wydarzeń sprawia, że mieszkańcy tego miasta zaczynają się zmieniać i to w sposób, w jaki ja w tego typu filmach, gdzie grupa dorosłych nienawidzi się nawzajem, lubię najbardziej. Ale od początku. Jesperowi początkowo nie udaje się zbytnio realizacja tego celu. Nikt w tym mieście nie chce wysyłać listów, które nie są groźbami śmierci, w kierunku drugiej osoby, a i w tym celu lepiej sprawdzają się na przykład widły. Ale wszystko się zmienia po tym, gdy bohater postanawia udać się do najdalszych zakątków wyspy, gdyż dowiedział się, że tam, hen daleko, mieszka jeszcze jeden człowiek. I wiecie, jest to taka jego ostatnia deska ratunku. Tam też poznaje pewnego przerażająco wyglądającego starca, który w swoim domu trzyma przerażającą ilość zabawek dla dzieci, którego z początku się wystrasza i ucieka w popłochu, upuszczając jednak jednocześnie przy okazji rysunek chłopaka, który go upuścił z okna, na którym widnieje to, jak siedzi smutny, zamknięty w swoim pokoju. Klaus, bo tak ma na imię ten starzec, postanawia pocieszyć jakoś chłopca i odnajduje Jespera, aby ten wskazał mu do niego drogę, przy okazji zmuszając go do tego, aby dostarczył mu pod osłoną nocy zabawkę. Napotykając po drodze kilka problemów, ostatecznie udaje mu się ją dostarczyć, a chłopak ten może cieszyć się swoją zabawką. Następnego dnia pod domem Jespera zjawiają się inne dzieci w sprawie tego, że chcieliby wysłać listy. Jak się okazuje, chodzą plotki, że jeśli wyśle się list panu Klausowi, to ten następnego dnia przyniesie im zabawkę. I w ten oto sposób Jesper wpada na iście genialny pomysł. Zachęca dzieciaki, aby te wysyłały listy panu Klausowi i w ten oto sposób szybko zgromadzać upragnione 6000 listów. I wtedy właśnie zaczyna się prawdziwa magia i film ten staje się tym, za co go kocham. Co wieczór Jesper i Klaus zakradają się do różnych domostw, aby wręczyć dzieciakom ich wymarzone prezenty. Jednocześnie szerząc celowo bądź też przypadkiem różne plotki na temat Klausa, które nam znane są jako fakty o Mikołaju. I cały ten film to jest niejako geneza świętego Mikołaja. I jak o tym myślę, to jest to genialny pomysł na film świąteczny, a jednocześnie kompletnie nie pamiętam, żeby jakikolwiek film świąteczny właśnie o tym opowiadał. Było mnóstwo filmów o tym, że Mikołaj nie może dostarczyć prezentów na czas, ale kompletnie nie kojarzę czegoś tak oczywistego jak geneza świętego Mikołaja. I niesamowicie mi się podoba dodatkowo to, że ta geneza to nie jest ta, o której może zawsze słyszymy, jakaś taka najpopularniejsza tylko po to, żeby odbębnić film świąteczny. Nie, tutaj ktoś naprawdę miał pomysł na naprawdę ciekawą i oryginalną przede wszystkim historię. A co do tych faktów, to na przykład bardzo lubię, gdy właśnie Jesper miał dostarczyć prezent jednemu dzieciakowi, który mu dokuczał, więc zamiast tego dał mu jako prezent węgiel, a gdy ten zaczyna się żalić, że co to ma znaczyć, to wymyślił na poczekaniu tę historię o liście niegrzecznych dzieci i że pan Klaus wszystko widzi. I zaraz po tym zaczyna się kolejna rzecz, kolejna prawdziwa magia i to, za co kocham ten film tak bardzo, bo gdy dzieci dowiedziały się, że Klaus nagradza tylko grzeczne dzieci, to postanowiły one zacząć robić jak najwięcej dobrych uczynków i naprawiać niejako to miasto. A gdy dzieci zrobią coś dobrego, to często ich rodzice też zaczną się zmieniać. I to jest właśnie ten sposób zażegnania nienawiści wśród dorosłych, który tak lubię, czyli właśnie przez dzieci. Bo dziecko nie obchodzi, czy ta druga osoba jest z jakiegoś wrogiego rodu. Dziecko chce się po prostu bawić i nie rozumie jakiejś tam nieuzasadnionej nienawiści. I to jest też ten moment, na którym ja uroniłem łzę, jak po prostu zwykli ludzie zaczęli robić dobre rzeczy sobie nawzajem i zaczynali właśnie powoli rozumieć, że ta odwieczna nienawiść nie jest konieczna i że jest po prostu w świecie głupia. Finał samego filmu to już kompletna jazda po emocjach. Może to dziwnie zabrzmi, ale odnoszę wrażenie, że finał ten jest jednocześnie bardzo szczęśliwy i zarazem bardzo smutny, bo z jednej strony wszystko kończy się dobrze, ale jednocześnie jest tam w nim jedna taka rzecz, która sprawia, że jest nam po prostu w świecie smutno. Podobne odczucia, jak tutaj miałem po seansie filmu Życie jest piękne. Tam również moim zdaniem jesteśmy świadkiem takiego słodko-gorzkiego finału, który jednak podobnie jak tutaj jest bardzo satysfakcjonujący. Wcześniej zaliczamy też klasyczne już rozstanie bohaterów, a po nim równie klasyczne pojednanie, ale niemniej jest to zrobione jako źle, a wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że w filmie tym nawet najbardziej klasyczne motywy ograne są jakoś inaczej, a nawet jeśli nie inaczej, to tak z sercem. I nie mamy wrażenia, że jest to powtórzenie czegoś, co już było, a wręcz przeciwnie, jesteśmy zaskoczeni, jak pod wieloma względami oryginalna jest to produkcja. W filmie tym też przewija się postać takiej nauczycielki, która początkowo ma takie same plany co Jesper, czyli wyjechać z tego miasta w cholerę, gdy już tylko uzbiera na to odpowiednią ilość pieniędzy. Dlatego też, no nie prowadzi ona aktualnie szkoły, a sklep rybny, stacjonujący oczywiście w budynku szkoły, lecz ona również na nowo odkrywa swoje powołanie.
ponownie za sprawą działań Espera, jej miłość do przekazywania wiedzy i nauczania znowu powraca i jakby dla mnie to jest właśnie coś pięknego, co kocham w tym filmie. Co do samej animacji, to muszę przyznać, że szata graficzna jest tutaj zaskakująco ładna, a styl, w jakim animowany jest ten film, zdecydowanie zasługuje na pochwałę. Od siebie polecam filmik na YouTubie na kanale Insider, który opowiada o całym procesie animacji w Klausie i jak osiągnięto efekt, w którym animacja 2D sprawia wrażenie, jakby wykonana była w animacji 3D, a wszystko zawdzięcza się światłu. I swoją drogą cienie, światło i wszystko, co z tym związane w tym filmie, wygląda obłędnie. I szczerze, jestem pod dużym wrażeniem efektu, jaki tu osiągnięto. Kocham tą animację z całego serca, dlatego boli mnie, że następny film tego samego autora został niestety ale anulowany, choć ponoć film był praktycznie gotowy, dlatego też istnieje szansa, że gdy tylko znajdzie się ktoś, kto będzie chętny to dystrybuować, to film będziemy mieli szansę faktycznie obejrzeć. Klausa natomiast znaleźć możecie na Netflixie. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie mojej recenzji. Życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka, a o tym czasie nawet wesołego nowego roku. I jak zawsze, łączmy się w bólu.